Organ regulacyjny, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie przewlekle i z licznymi naruszeniami zatwierdzał taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wody polskie nie realizowały swoich zadań zgodnie z prawem, terminowo i rzetelnie. Główne przyczyny tej sytuacji to przede wszystkim nieskuteczny system kontroli zarządczej, a także braki kadrowe i fluktuacja kadr w regionalnych zarządach gospodarki wodnej, które są częścią wód polskich.